Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to FIFA 14 Ultimate Team. Dziś zagram sobie moim własnym autorskim składem, jest to hybryda zawodników kolumbijskich i tych, którzy grają w Serie A. Skład kosztował mnie około 15 tysięcy, także myślę, że każdy z was będzie w stanie taki skład sobie złożyć. No i cóż, zobaczymy jak dzisiaj ci oto zawodnicy spiszą się na boisko, także do dzieła. No i za chwilkę się widzimy. Okej, mamy przeciwnika, zobaczymy zaraz z jakim składem on będzie grał. Widzę, że liga angielska wygląda na całkiem przyzwoicie, no i dosyć niepozornie, bo wydaje się, że to są dość przeciętni gracze, ale tak naprawdę może być to zabójcza siła. Także zobaczymy, no jak dzisiaj ja się spiszę i jak ten skład się wam zaprezentuje. Do tej pory jeszcze nie miałem nim okazji słabo zagrać, także mam nadzieję, że tą pomyślną serię nadal uda mi się powstrzymać. Zatem zacznijmy od kilku podań oczywiście, żeby w miarę tutaj pokazać, że chcę prowadzić ten mecz, że chcę wziąć górę nad tym spotkaniem. Ja tutaj widzę, że już przeciwnik zaczyna powoli swój pressing. No to zacznijmy od długiej piłki. Zapata. Świetnie do Jacksona Martineza. Martinez. Jeszcze raz. Fantastycznie. Czech. Muriel. Dobry zwód. Uderzenie z dystansu po części zablokowane i Martinez walczy w powietrzu. Zgrał tą piłkę jakoś do Pogby. Pogba dobrze zatrzymany przez Sanie. Tym razem przeciwnik szczęśliwie przy piłce się utrzymuje. Sesenią minął łatwo Guarina, ale z Pogbą już tak łatwo nie miał. Martinez bardzo mądrze do Ibaro. Dość szczęśliwe zagranie Ibaro. Ależ to był ładunek wystrzelony bodajże z lewej nogi tego zawodnika. Fantastycznie przykoksił tutaj Ibaro. Zobaczcie, dobre wypuszczenie. Nie, to była prawa noga, zatem i tak fantastycznie się spisał i już po 10 minutach obejmujemy prowadzenie. Zatem to naprawdę był mocny początek w moim wykonaniu. Może troszkę przypadkowa akcja, ale ważne, że piłka w sieci. Rzut kończy się stratą. Jovetich z Sesenionem. Sesenion. Pamiętam jak w 13 dość często grałem tym zawodnikiem, ale wtedy był znacznie lepszy w porównaniu do 14. Muriel. Do Jacksona Martineza. Martinez! Pomylił się o centymetry, ale był naprawdę blisko zdobycia pięknego trafienia. Ibaro zatrzymał się na obrońcy, ale tam ubezpieczał go Pogba. I mamy nadal piłkę. Ibaro! Z problemami mimo wszystko Czech. Jeszcze raz. Czech fantastycznie interweniuje. Armero. Dobry dribbling. Armero! I wprost w Petra Czecha. Szkoda, że ten strzał jeszcze troszkę do boku. Bo myślę, że gdyby poszukał nieco bocznej siatki, to na pewno coś by z tego było. Jovetich, mądrze do Eriksena. Eriksen. Muriel. Do Ibaro. Ibaro dobrze utrzymuje się przy piłce. Ibaro. Jest i Muriel. Muriel 2-0. Nie sądziłem, że trafi do siatki, ponieważ jest to gracz, który raczej dogrywa bądź uderza z dystansu i mimo niskiego wzrostu trafił do siatki. Świetnie Ibaro najpierw piłkę przytrzymał, później właściwie ją dośrodkował. Ta minęła całe niemalże pole karne wzdłuż, no i na końcu trafiła wprost na czoło Muriela i mamy 2-0. Rodriguez. Naprawdę serdecznie wam ten skład polecam, bo widzicie jak potrafią ci zawodnicy grać. Mają wszystko, jest dribbling, jest siła, jest strzał z dystansu, naprawdę warto docenić umiejętności tych graczy. I to jest naprawdę skład, z którego bardzo się cieszę, bo tak ostatnio kombinowałem, co by tutaj fajnego stworzyć, żeby zarówno było tanie, to raz, a dwa, żeby dobrze się grało. I Baro nie miał teraz szans przy tym dośrodkowaniu, które było zdecydowanie za głębokie. Także słuchajcie, nie zapomnijcie przy okazji o ocenie filmu. Byłoby spoko, również gdybyście pozostawili komentarz i dali mi znać, jak wam ten skład się podoba i czy macie również jakiś niezły pomysł na pozostałe, oczywiście jakieś inne składy, które byłyby podobnie w miarę tanie, a całkiem nieźle by się sprawdzały. Ogbonna, długa piłka do Ibaro, ale nic z tego nie ma. Jeszcze Armero, próbował zamarkować strzał, to się mu nie udało, ale nadal ma piłkę. Armero. Ależ króciutko ten gracz potrafi przytrzymać piłkę przy nodze. Armero do Muriela. I to znów będzie długa piłka, ale tym razem bardzo dokładna. Rodriguez świetnie się tu ustawił. Piłkę sobie ładnie na klateczkę przyjął i teraz fantastycznie próbował ją rozrzucić. Ale nieco spóźniony Ibaro. No i przede wszystkim dobrze ustawiony Czech, który
wyszedł dość daleko. Grał jako ten ostatni obrońca i piłkę złapał. Rodriguez do Ibaro, 3 do 0. To jest siła tego składu, no proszę. Fantastycznie potrafią nie dość, że rozgrywać piłkę. Mają przede wszystkim siłę uderzeń z czasu. No wszystko, czego mi tu trzeba, to po prostu mam. Droższym składem nawet, szczerze powiedziawszy, gorzej mi się gra. Takim za 200-300 tysięcy. Ten jest wprost idealny. Jedyny minus to, myślę, brak zmienników. Także albo będziecie musieli kupować karty kondycji, albo po prostu mieć jakiś drugi skład poboczny, tak jak ja. No i wtedy stawia się cały ten skład oczywiście na ławce. No i tam czekacie jeden mecz czy dwa. Kondycja się tym graczom regeneruje i można nimi grać na nowo. Mury. W pierwszej połowie prowadzimy w dobrym stylu 3 do 0. Ibaro, no i pomiędzy jego jednym a drugim trafieniem wpisał się również na listę strzelców Muriel. Oto powtórka jego trafienia. Zatem niesamowita przewaga. Zero strzałów w ogóle koleś oddał. Posiadanie piłki, również spora przewaga po mojej stronie. Więc bardzo, bardzo dobrze to wygląda. No i znów kolejny błąd mój. Tym razem to może być groźna kontra. Paulinho, czy zakończy się pierwszym strzałem rywali? Na to wygląda. Jervis! Jervis! Oj proszę, ależ odpowiedź mojego przeciwnika. Pierwszy strzał, w dodatku celny. No i po trzecie, jest to już bramka, czyli muszę bardzo uważać, skoro przeciwnik wykazuje się tak dobrą skutecznością. Może teraz Jackson Martinez, jakieś wyjście? Skoro taki Martinez, szybszy jest od Vertonghena. Jackson Martinez! Troszkę przesadził chyba z siłą tego uderzenia. Pogba nie dał rady tego zagrania przyciąć. Jovetic dobrze drybluje. Jak to się wszystko zakończy? Jovetic troszkę przesadził i piłka poszybowała wysoko nad moją poprzeczką. I zróbmy zatem jedną zmianę. Chcę wam zaprezentować również jednego ciekawego zawodnika, jakim jest Moreno. Także dajmy go za Jacksona Martineza. Moreno, Deiro Moreno. Czyli już wszystko jasne, zawodnik o nieprzeciętnych umiejętnościach technicznych, bowiem ma 5 gwiazdek sztuczek. I zobaczymy, jak w wykonaniu napastnika te sztuczki, triki mogą się przydać. Zazwyczaj wolę, jeżeli skrzydłowy ma umiejętność świetnego driblingu, ale tu również też to może się sprawdzić. Oj Moreno! Już pierwsza próba czarów i magii w wykonaniu tego gracza, troszkę nieudana. I tu kontra Arnautowicza, a ten dobrze przyblokowany. Armero, Muriel sprytnie, ale nie do końca celnie i to zakończyło się niestety stratą. Ogbonna, spora luka w mojej drużynie i to jest gol w wykonaniu Sesenyona na 15 minut przed końcem spotkania. Jest bramka kontaktowa, zatem muszę się poważnie spiąć, żeby tutaj jeszcze po tyłku ostro nie dostać. Było 3-0, ale cóż. Jak widać, nic to w piłce nie znaczy. Moreno jak na razie nie wszedł dobrze w ten mecz. Ale może teraz. No, popisał się w końcu jakimś niezłym zagraniem. Armero do Moreno. Moreno! I zabrakło precyzji. Ibaro. Bardzo dobrze do Moreno. Czyżby to był gol? Moreno! I troszkę przesadził. No wydaje mi się, że gdyby na jego miejscu był Jackson Martinez, to już by był gol. I oby tym razem niewykorzystane sytuacje się nie zemściły. Moreno. I znów nic z tego nie ma. Dobra próba dribblingu, ale dość niedokładnie. No i Moreno, może teraz. Moreno. I jeszcze Rodriguez. I szczęśliwie trafiamy do siatki, uciszając jednocześnie przeciwnika, bo myślę, że ta bramka przesądzi o końcowym wyniku tego spotkania. No i naprawdę szczęśliwy gola. Moreno coś dziś niepewnie gra. Miał około 3 stuprocentowych sytuacji, żadnej z nich nie strzelił. Dobrze, że miał kolegów, którzy go odpowiednio asekurowali i coś z tego więcej wyszło. No i co? Ponownie mój skład świetnie się sprawdził. Może jedynie zawiódł Moreno. Także to drugie ogniwo w ofensywie było nieco słabsze niż zazwyczaj. Mimo wszystko mam 3 punkty. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Miło jakbyście oczywiście ocenili film. Tu jeszcze na zakończenie macie statystyki. No i co? To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.